Pamiętam, że jest taki psalm, w którym śpiewamy w refrenie: kiedy Bóg mówi, nie garć Jego słowem. I rzeczywiście przypomina mi się ten refren psalmu w kontekście dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi biada. Już w którymś z filmików mówiłem o tym biada. Ale Jezus mówi w zakończeniu tej Ewangelii, że kto mnie słucha, kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, gardzi mną, a jeżeli mną gardzi, to gardzi też tym, który mnie posłał. I mówi tutaj o Ojcu. Myślę, że z jednej strony piękna jest ta świadomość, że jeżeli żyję Chrystusem, żyję Jego Słowem i chcę przekazywać to Słowo i dzielić się tym Słowem, to powinienem mieć to pragnienie, że moje Słowo będzie miało posłuch. Że to Słowo ma budować, że to Słowo ma umacniać, ma wzmacniać. I nie powinniśmy przerażać się, że to Słowo nie będzie zawsze odebrane w odpowiedni sposób, że nie zawsze będzie przyjęte. Skoro Jezusa nie zawsze przyjmowali i trudno było ludziom przyjąć Jego Słowo, Jego wymagania, to tak samo nie dziwmy się, że nas ludzie nie będą słuchać, jeżeli w dobrej intencji będziemy coś mówili, co ma budować. A z drugiej strony, patrząc na tę Ewangelię, sami mamy być czujni na to, by nie gardzić Słowem, dobrym Słowem, które do nas dociera i do nas jest adresowane w naszym kierunku. I wtedy posłuchajmy tego biada z Ewangelii. Przyjmijmy sobie do serca. Myślę, że kiedy zdarzy nam się już nie usłyszeć to Słowo, nie przyjąć je, to można się pomodlić dzisiejszą modlitwą z pierwszego czytania. Jako akt pokuty, że nie słuchamy. Nie ma się też co dziwić, że bez przerwy toczy się walka o to, aby Słowo Boże było usłyszane, przyjęte, by niosło się szeroko na krańce ziemi. I my w tej walce uczestniczymy. Jak święty Paweł mówi, bo dni są złe. I nawet nie muszę o tym mówić w tym filmiku, sami wiecie, że kiedy spojrzy się na ten świat, na cały ten świat, który nie daje spełnienia, to od razu widzimy, że Słowo Chrystusa nie jest czymś, co ludzie z łatwością przyjmują. Często jest tak, że wybiera świat to Słowo od Chrystusa, które jest łatwe, miłe, przyjemne. A co z całym Słowem, z resztą Jego słów, bardziej takich dosadnych, bardziej takich, które przeorają ci serce? Może jest dzisiaj takie słowo, które ma tę moc przeorać ci serce i które słyszysz w uszach, a jest od Jezusa. Może dzisiejsza biada jest tym mocnym słowem, które warto, abyśmy usłyszeli. My stronimy od takich sytuacji, kiedy ktoś mówi do nas trudne słowa. Wiele osób poczuło się kiedyś zranionych przez czyjąś taką szpilę słowną. Nie zawsze te szpile były specjalnie wbijane w nas. Może ktoś po prostu bez namysłu powiedział coś, co później nas zraniło. I to właśnie powoduje w nas, że kiedy słyszymy dobrej intencji, w dobrej wierze jakieś słowo, które ma być taką szpilą postawiającą nas na nogi, to my wtedy mamy taki efekt obronny na zasadzie: nie wtrącaj się. Ustaw sobie lepiej swoje życie, a ja dojdę do prawdy, dojdę do dobra, dojdę do tych
do ustawienia mojego życia. A co jeśli przez to słowo, które jest trudne, a słyszysz od, nie wiem, współmałżonka, od członka twojej rodziny, od znajomych, jest słowem od Boga? Przyjmiesz takie słowo? Dasz się poprowadzić tym słowem? Ja myślę, że tu może być to biada Chrystusowe w dzisiejszych czasach. Słowo, które ma moc właśnie cię przeorać, a słyszysz od innych. Słowo, które przeorać ma serce twoje, by ono wydało plon. Trzeba wyrwać te chwasty. Trzeba w końcu też zgodzić się na wyrwanie tych plewów, tych chwastów, tego, co nam przeszkadza, by nasza ziemia, ziemia naszego serca wydała plon. Kiedy słyszysz dzisiaj biada, to pomyśl o twoim sercu. Duchu Święty, dziękuję ci za to, że bierzemy udział w tym przepływie słowa, że jesteśmy kanałami twojego słowa, Słowa Bożego. Jeżeli poddajemy się pod twoje panowanie, to ty mówisz przez nas, jesteśmy narzędziami twoimi. I odwrotnie, słowo innych może być dla nas budujące. Przyjmujemy dzisiaj to biada i przyjmujemy tę świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za słowo, które my wygłaszamy i które my słyszymy. Za przekaz tego słowa i z drugiej strony za przyjęcie tego słowa. Usuń z nas taki lekceważący stosunek do słowa. Sprawa, byśmy przyjmowali każde słowo, które jest adresowane do nas w dobrej wierze, w dobrej intencji. Pomóż nam mieć też otwartość, by być gotowym, że ty możesz się posłużyć każdym naszym słowem. Daj nam taką zgodę i otwartość na to. Przyjdź, Duchu Święty. Jeżeli jest takie słowo, które mocno cię dotyka i robi pracę, pracuje w twoim sercu, to podziel się w komentarzu tym słowem. Niekoniecznie z Biblii. Może to być właśnie słowo, które usłyszałeś od kogoś, a które po prostu poruszyło cię tak do głębi. Podziel się tym. Może ktoś z tego skorzysta również. A modlitwą, aktem strzelistym niech będzie dla nas: Panie, przyjmuję twoje napomnienia. Przyjmuję twoje prawo. Chcę, aby ono było zawsze w moim sercu. Trzymajmy się Jezusa. Dzięki wam za dzisiejsze pochylenie się nad słowem. Do zobaczenia z Panem Bogiem.